Cześć, tu Jarek Hampel. Zaraz wezmę udział w nowym konkursie Toyoty. Zobaczymy, co to auto potrafi. To był mój pierwszy kontakt z autem hybrydowym. Jestem bardzo mile zaskoczony tą jazdą. Bardzo fajnie prowadzić ten samochód. Jednocześnie praktycznie nie czuć, że jest to hybryda. Obserwujemy jazdę silnikiem elektrycznym czy silnikiem spalinowym, ale nie czujemy tak naprawdę tego, na jakim silniku jedziemy. Te zmiany napędu są po prostu fantastycznie dobrane i dograne, także ekonomia tego samochodu jest świetna z tego, co się orientuje, ale też ekologia tutaj bardzo gra dużą rolę, także jestem bardzo mile zaskoczony tym samochodem. Tym autem bardzo, bardzo komfortowo siedzi, bardzo przyjemnie, co jest bardzo ważne, ale też, co jest też bardzo istotne, że jest to auto dość zrywne, dość mocne, jest czym przyspieszyć. Także jeśli chodzi o ten element, to na pewno nikt nie będzie rozczarowany. Myślę, że hybrydy to są auta przyszłości, biorąc pod uwagę wszystkie aspekty ekologiczne, to na pewno. Falubas Eco popiera hybrydy. Mam jechać jak na egzaminie?